Witam was ponownie z strony Halawander i gramy dalej Vampire the Masquerade Bloodlines. Tak, dzisiaj bez szalonych wstępów. Trochę odpocznijmy od tego, żeby to się nie stało zbyt wtórne. Jednak, przepraszam was jeszcze. Jednak doszedłem do wniosku, że gra jest ogromnie, strasznie głośna, jeśli chodzi o muzykę i dźwięki. Szczególnie jeśli chodzi o uderzenia. Nie wiem czemu. Oga. Tak, musimy teraz jechać jeszcze do Downtown. Going somewhere? Funkcje ciała odmówiły posłuszeństwa, po prostu jedź. Downtown, tak, musimy pójść do Maximiliana i jeszcze musimy jeszcze powiadomić LaCroixa o naszym zwycięstwie. Mother Russia! Dobra, ale... Przepraszam was, z góryca. Wszelkie kasłanie i pociąganie nosem, bo oczywiście teraz właśnie w tym momencie pociągnąłem nosem. Jestem nieco chory, ale to mnie oczywiście nie zwalnia z niczego. Oczywiście, że nie. Jeśli jestem chory i chodzę na zajęcia, to równie dobrze przecież mogę nagrywać. No wiadomo, co wolę robić. Wiadomo. Witaj, łysy czarowniku o karnacji Smurfa. How can I be of assistance? Wydawało mi się, że jest trochę niebieski. A może nie? Możemy wymienić się słowami król czarowników. Of course. Krowy golem nie będzie więcej nawiedzał Hollywood. You did. That's quite an accomplishment for one so young, Neonate. And with discretion as well. Again, you impress me. Ten uczynek zasłużył na dyskrecję. And your efforts are well appreciated. Please accept this gift as payment for your accomplishment. The Tremere clan appreciates your confidentiality. Odchodzę stąd. Tylko pieniądze? Dwa razy? O, nieźle. Dzięki, Max. Dobra. Nie mamy to zdradzać. Nie opłaca się w sumie. On był dla nas uprzejmy jak najbardziej. Dlatego nie będzie... Malkalian? Nie będziemy. Nie będziemy go wrabiać. Czy wrabiać, no. Wydać. Nie wydamy go. Teraz jeszcze do mieszkania. To jest ta znamienita pani, którą cały czas miałem na myśli, że przychodzi tamtędy. Może skrypty są po prostu inne. A, wracając. Nie wiem jak to jest. Ja po prostu inaczej poprowadziłem ścieżkę dialogową z Imalią, żeby wykonać misję z tym magazynem. Nie wiem, czy można potem z kamerami. Nie jestem pewien w sumie. My man! Your man! No, sprzedam nóż. Dobrze. Książki, jak tam z książkami? Okej. Okay. Postaram się zdobyć plakatów. Plakatów. Da! Oddawaj plakata! Plakatów jak najwięcej! Dawaj mi plakata! Chcę plakata! Mogę to podnieść? Nie mogę. Dlaczego? Dlaczego?! Dobra. Ale możemy to wziąć. Masz. Prezent! Gwiazdka! Niedługo. Nie, nie do Vines. Jak już wzięliśmy pieniądze? Pieniądze, gdzie są moje pieniądze? Wzięliśmy już pieniądze. Dlatego jeszcze musimy właśnie zażyć maili. Nie lubię tej misji z mitnikiem, jeśli chodzi właśnie o wracanie cały czas w jedno miejsce. Jest to nieprzyjemne. A, Vinedia, zapomniałem wam powiedzieć, że to jest, mi się daje, że to jest normalny. Myślimy Tangowi. Może odbierze jakimś ten. Tak, coś tam mówiłem, zapomniałem, ale chodzi o to, że jeśli chodzi o plakaty, bo Gary właśnie cały czas te plakaty, chodzi jeśli chodzi o te plakaty, które Gary chce nam wysyłać w zamian za różne przedmioty, to oczywiście spróbuję zdobyć jak najwięcej, jednak jest to trudne. Raz, i dwa, i trzy, i liczę piętra. Na czwartym piętrze jesteśmy. Hop. Czy brałem stąd? Brałem, okej. Okay. Ten kubek mnie rozwala. O tak, dostaliśmy już typowo malkawiańskie ustawienie. Deb's back and she's got a fresh cup of coffee ready. Niestety nic nie poradzę. Jeśli chodzi o to.
9. Recenzja Tomiego Flaytona. Czytałem ostatnio w The Sun zjadliwą recenzję pana Flaytona na temat blablabla. I muszę przyznać, tak to się czyta, przyznać, że jestem niewymownie szczęśliwy, wziąwszy pod uwagę jego konkluzję. Okej. Dalej. Mitnik, dobra, teraz będzie gruba akcja. Pierwszy Sherek Quay Jin w Chinatown o nazwie Kimakazi Zen. Kimakazi Zen. Tak, wiem, że to Japońce. Nieważne. Klucz do drzwi, okej. Okay. Bertram, Vivi, Gary. Koniec. A, jeszcze. Tak zrobić. Teraz jak ja mam. A, słuchajcie. Taka rzecz. Możemy spokojnie okraść sąsiadkę z dołu. No problemo, w sumie. Dobra, poziom krwi mnie niepokoi. Czy nie jest mały, ale... Nie jest mały! Wcale nie jest mały! Liczy się sposób użycia. Ale nie, chodzi o to, że... Nie, zaraz, bo ja potrzebuję w sumie... Jezus Maria! Hakowania. Jaki niski hacking ja mam? Curia Lace. Tak, powiększmy sobie, ludzie. Obrony mi to zwiększa. Dziwnego, że tak obrywam czasami. Ale tego sejfu... Nie otworzę. Pomyliłem się, przepraszam was serdecznie. Chodzi o to, że potrzebuję hakowania na 8. A nie tego. A nie samego... lokpikowania. Okej. Okay. Nie będziemy rozmawiać o tym, co przed chwilą powiedziałem. Jakiś dźwięk się wydałem. Teraz właśnie, ważne jest, żeby odebrać przede wszystkim pieniądze i kartę Kamikadzi Zen. Zen, Kamikadzi, tak się czyta. Nie ma w japońskim Z. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dzydzi ewentualnie. Nie ma Suzuki, jest Suzuki. Dobra. Chociaż możemy zbierać spokojnie do Chinatown. To wygląda. A tutaj gromada moich przyjaciół nadal sobie pije. Larry jest już wstawiony. Dobra, Chinatown. Chciałem być szczery. Byle nie tu. Nie przepadam na Chinatown. Jest to jedyny miasto. Czy to jest w sumie... Czy nie jest złe? Nie jest zła linia fabularna, ale nie lubię po prostu. To jest jedyne miasto, którego nie lubię. Chciałem być szczery. Powinien sobie powiększyć niedługo na maksymalny poziom. Zanim cokolwiek zrobimy... Zaraz, najpierw chcę zobaczyć jeden szczegół. Tu jest już taki inny klimat. Mroczny co prawda, ale taki bardziej czujesz się zaszczuty. Nie. Nie ma tego pana. Teraz mogę tam przejść jeszcze inaczej. To był dodatkowy patchu, nas tutaj obrabowują. Możecie to zobaczyć w moim poprzednim Zagrajmy. Chcę przejść... tego miejsca? Tak, dobrze. To jest specjalne wejście dla Nosferatu również, ale po prostu jak już poszedłem tędy, to tędy. Hello. Welcome to Seng's Herbal Remedies. I am Seng. How may I assist you? Chcesz mi coś powiedzieć? Are you with immigration? Nie wydaje mi się. Are you police? Nie, ale lubię dręczyć ludzi. Hold on, please. These are good remedies for many problems. No credit cards. Dawaj! Przede wszystkim bierzemy ten strój. Bierzemy... co tutaj jest? Posiadanie serca zapewnia bonus do broni białej. W wysokości jednego punktu. Weźmiemy, to jest bardzo przydatne. I kupi katanę. A krew nie kupujemy nic. Czy mogę coś sprzedać? Czy jest coś, co mogę sprzedać? A, ktoś się pytał, co to daje. Dyscyplina dłużej. Możesz utrzymać efekt rzadkich... pasywnych dyscyplin dłużeń, o ile posiadasz Gladium. Czas ich trwania jest podwyższony o 25%. Masz odpowiedź, użytkowniku, który się pytałeś, co robi ta substancja. I właśnie, co prawda, jest to zajebisty! Po prostu zajebisty strój Malkawiana. Mega! Ten strój jest po prostu mega. Czemu nie działa? Odwracanie? Zaraz, co jest? Napisz logię, proszę. A tutaj. Num
dźwięk. Dziwne. Nie wiem, czemu nie mogę. Dobra, pokażę wam w takim razie inaczej od przodu tego Markawiana. O. Fajny to jest strój, ale jednak nadal nam zmniejsza klasę tego. Jest nie klasę pancerza, tylko zręczność nam zmniejsza. To jest oczywiste. Ale jednak. Przede wszystkim pójdziemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie buga. Nie ma buga. Ponieważ czasem jest bug, że nie mogę tu wejść w ogóle. Trzeba otwierać zamyk. Nie. Ohayo gozaimasu. I am she. I am not like all the rest. But I have no vengeance for you. Yet. Zgubiłaś się? Japonia jest w tamtą stronę. Ogamiyukie des. I am she. Demon hunter. I come to this city for the blood of the demon that killed my master. Do not interfere. My revenge will cut through you if it has to. Demon? Kto? Ja? Coś ty! Go to a hospital. Your heart has stopped beating. Jesteś na tropie czegoś ukrytego przed moim umysłem. I hunt Hengeyokai. My sensei killed demon that killed my family. And now I take the life of his killer. I follow trail of corpses from Japan to Rosu and Geresu. Hengeyokai is here and it will die here. Nie podoba mi się jedna rzecz, drogi spolszczaczu, tłumaczu. Czemu robisz mój sensei zabić tak dalej, skoro ona normalnie wypowiada, tak mi się wydaje, że ona normalnie wypowiada te słowa. Chyba, wydaje mi się, że tłumaczyłem normalnie. Ona po prostu mówi dziwnym akcentem, ale nie zmieniaj treści. Nie zmieniaj po prostu w bezokolicznik, jeśli używa poprawnie formy czasu przeszłego, więc no, trochę dziwnie to brzmi po prostu. Nie wiem, może się mylę, może naprawdę tak jest, ale... Wydawało mi się, że ona mówi po prostu poprawnie, tylko z dziwnym akcentem. Coś mi tu śmierdzi rybami. Yes! Hengeyokai smells like fish. Do you know? Coś czuję. Co to jest? Hengeyokai is a demon that hides in the skin of man. But it is not man. Wow. On się ukrywa. Coś o tym wiem. I know he is nearby. Edo... I lose its trail. Do you meet Hengeyokai? A może faktycznie do you meet, czy... Może faktycznie, może dobrze tłumaczysz? Nieważne, dobra, trudno. Jeśli go wyczuję, to przyjdę do ciebie. Hontone? I appreciate your concern for my vengeance. Arigato gozaimasu. Do not pity Hengeyokai. It is a bad demon. The kind that make little girl into hunter. Twój los jest smutny, ale mój także. No i to bardzo. Bardzo. Przejdziemy teraz tutaj. There is something in this door for everybody. Cieszymy się? Everyone gets what they deserve. Nie mów mi takich rzeczy! I'm reminded of a story. A thief named Lin was asked to steal an emerald for the head of his gang. The gem belonged to a man in a Hong Kong triad. Most would refuse this danger, but Lin was anxious to do it, and indeed he did. Tak. When Lin returned, he did not want to part with the emerald he stole. He felt that the trouble he went through to take it made his ownership legitimate.
The man who hired him did not feel the same way, nor did the man he stole it from. Do you know what happened to Lynn? Wygram coś jak zgadnę? No. Lynn was caught. One man has his gem back, but Lynn's employer has nothing. I'd heard this tale from him when he visited my store. Sadly, I had nothing to sell him. Jedna historia, ale trzeba ją trochę rozbujać. Lynn's eyes wanted more than his hands could keep. Ambitious eyes are, sadly, not for sale here at the moment. Though I do have a buyer interested. Do you know when the next eye harvest is, by chance? Dzisiaj. Lynn's body is being kept in a freezer in the back of a local noodle shop, I hear. There are people there who want him intact. But I think his eyes would fill my shelf nicely if they were to wander in. I gouge hell, a fitting punishment for Lynn. Pokręcone, ale zrobię to. I knew you would. Tak jak ja. What other reason to waste words on the ill-fated? Hengi Okai, znasz coś takiego? Nothing. Czyli wiesz coś o tym? Może potrzebny mi wyrzutnie nagi, to masz jakieś? I sell things many would find cruel, but weapons? No. Widziałeś jakieś szczury kanalizacyjne? No. Zetrzyj tajemnicę z tej twarzy. How rude of me not to introduce myself. You may call me Mr. Ox. This is my shop. Do you find it interesting? There are no two like it on the road to hell. Piekło. Co to jest, to czuję? Nie zrób tego dłużej. Dziwnie przetłumaczone, mi się wydaje. Hell. Nie wiem, czemu mlaszczy. Okej, najpierw... wykonamy dla niego misję, weźmiemy oczy. Oczy, rozumiecie? Oczy! A potem pójdziemy wykonać misję dla mitnika. Gałki ożne, gałki! Koniec. Ależ to było trudne. Opadł deszcz. Przepraszam. Jezus Maria, kur... Uf, całą porę. Przeznaczył mnie, więc go ugryzłem. Teraz zwrócimy misję, nie ma co się tutaj rozwijać za bardzo. No już, już! Ładuj się. Oksie! Zawsze jesteś tu mile widziany. Coś mrdzaju. A, może tak, dobrze, nieważne, czepiam się. Okazało się, że te oczy nie są moje. Chcesz je? Yes, they stare ambitiously. Hello, Lynn. Do you like it there? These are an excellent addition to my shop. Here, please accept this as a fair trade. I have another task, if it piques your curiosity. Więcej oczu? I need you to be a bad luck farmer. Do you know what this is? Podchwytliwe pytanie. A customer has bought an unlucky talisman from me
and wishes it delivered to an enemy of theirs. I need you to place this in the locker of a patron at the Lotus Blossom Massage Parlor so that the bad luck can bloom. Zasiewanie ziaren pecha. Spoko! My customer has placed a black circle on his enemy's locker. Plant the talisman. Bad luck, farmer. Zbiory będą w tym roku ogromne. Nie wiem, czego się śmialiśmy. Teraz, teraz pójdziemy wykonać misję dla mitnika. Odsuńcie się! Ale dziwki mają nie japońskie. Dziwne. Ups, przepraszam. Co ja robię? Szybki zajw. Zaraz nie z tej strony wszedłem. Tutaj. Nie! To muszę przejść po prostu? Nie, no muszę... Tak, muszę... Czyli dobrze szedłem, okej. Dziwne. Ale... Nie mogę wejść. Jest chwila, okej, świetnie. Dobrze szedłem, zasilanie. Guns? Gwajlo! A, chuligan tutaj dopiero. Zasilanie odłączone. Jest ciemno jak w grobie. To będzie drugi się kręcił, policjant. Możemy zabijać tutaj. Ponieważ i tak mamy sprawić, upozorować. Email? Cholera! Cholerny kod na serwoloni. Zaraz, zaraz, chyba pamiętam kod. Więc chyba nie muszę za bardzo. Tak, pamiętam kod. W sumie pewnie nie musiałem, ale wolałem nie ryzykować. 4, 5, 6, 7? Tak, zgadza się. Pamiętam, że to był właśnie prosty kod. Okej, skarbiec. To było jakieś Nirwana? Nie, jakieś po coś tam. Jakieś coś rodzajczej. Ochrona sieci. Tu będzie Nirwana. And all by no Shreknet. Okej, udało się. Jeśli tak, jeśli potrzebujesz pomocy, znajdź biuro niejakiego Roba Nesslera. Jeśli nie, to siemanko. Skarbiec. O! Nipelks, jakiś, nie wiem, Nipopon. Otwórz. Zatwarty, koniec. To będzie tylko kasa. Czy tylko jak tylko. $500. Nie, tu nic. Dobra, żyję dla świętego spokoju. Roba Nail. Tutaj będzie tu. Nie. Jest Nessler.
Mitnik. Aj, zaraz. Udało ci się. Poddaję o sobie znać. Wyluzuj, otworzy ci drzwi otworu wentylacyjnego. Dzięki, dzieciaku, trzymaj się. Aj, lubię Mitnika. Sympatyczna osoba. Kanały oferują znakomitą ochronę i dyskrecję dla tych, którzy ich potrzebują. Mango. Okej, przepraszam za krótki odcinek, ale teraz będę kończył już nagrywanie. Następnym razem pójdziemy do Quajin. Siemanko!